Cześć, tutaj Tomek Kopyra z blogu blogkopyra.com. Kolejne piwo, w ogóle można powiedzieć, że wiele tu jest kolejności, bo tak. Kolejne piwo z doktora Bru, kolejne piwo Simona Martina i kolejne IPA. Aczkolwiek jest to Belgian IPA. Tych też już na rynku jest trochę, ale zacznijmy od tego, jak się piwo nazywa. Nazywa się Annabelle. Annabelle. Jest napisane Dr. Brew with Simon Martin, Belgian IPA. No generalnie trzeba wiedzieć, o co kaman, żeby wiedzieć, jak to czytać. No ale Annabelle. Dlaczego Annabelle? Otóż, jak Simon poznał piwa doktora Brew, i nie wiem, czy to było przed kooperacją, ale chyba przed ustaleniem tej kooperacji, ale chyba po, no zobaczył, że mają w ofercie Molly IPA. No i on się bardzo ucieszył, bo jedna z jego córek nazywa się właśnie Molly IPA. Co ja bredzę? Nie Molly IPA, Molly się nazywa. Molly Martin. Molly IPA. Okej. A jego, więc jakby on już uznał, że już jedna córka ma piwo, no to trzeba by uważać dla drugiej. I ta młodsza córka, najmłodsza, ma na imię Annabelle. Stąd właśnie Annabelle IPA. Simon ma jeszcze jedną córkę, najstarszą. Ona, jeśli dobrze pamiętam, się nazywa Casey. Więc nie można wykluczyć, że jeszcze pojawi się Casey IPA. W tym oto szklanym ciele, w królestwie nad muszpianą. Co? W królestwie nad muszpianą? Tutaj to już się pogubiłem. Mam dla Ciebie bukiet belgijskich tulipanów i Annabelle srebrzaną. Tak słodką w swej naturze, jakoby cukrem posypaną. Przedstawiam Ci Annabelle w królestwie nad muszpianą. Królestwo nad muszpianą. Aha, że to jest jakieś takie... rozumiem. Że takie wyspy, wiecie, tam wiszące nad chmurami i tak dalej, tak? I tam tymi balonami, dlatego takie fantasy. W tym oto szklanym ciele, w królestwie nad muszpianą. Srogo. Dobra, słody. Pale ale pszeniczny, monachijski i karmelowy. Chmiele to Magnum, Sorachi Ace, Enigma, Centennial i Simco. Na filmie zważenia tego biła możesz zobaczyć, jak było wybierane te chmiele. Były wybierane na zasadzie takiej, że Simon miał jakąś koncepcję, ale też był podatny na pomysły, na otwarte na pomysły, więc ja mu zasugerowałem Enigmę, zresztą jak powąchał i Sorachi Ace. 8,5% alkoholu, 18 ekstraktu, 100 IBU. No, nie jest to piwo lekkie, nie zanosi się na lekkie, ale jest na zimę, więc jak najbardziej pasuje. Na pewno z wielu z Was przyszło do głowy takie pytanie, albo pojawi się zaraz w komentarzach, więc ja je jakby od razu odpowiem na nie. Co w ogóle Simon ma za pojęcie o ważeniu piwa? Bo jeśli ktoś go śledzi, jego Instagram, jego Facebooka czy ten, to się okazuje, że Simon pierwsze piwo uważył w tym roku i to uważał coś tam na zasadzie 10 litrów czy 5 litrów. Czyli generalnie Simon nie jest piwowarem domowym. Generalnie on nie zna całego tego procesu, żeby wiedzieć, jakich chmiel i tak dalej, ale ponieważ wypił już bardzo wiele piw, to potrafi się dogadać z piwowarami i powiedzieć: słuchaj, ja bym chciał, żeby tu były takie i takie nuty od chmielu, a takie może drożdże i tak dalej, i tak dalej. Żeby Wam udowodnić, że Simon sroce spod ogona nie wypadł, jak to się mówi, to Wam powiem, że Simon do tej pory uważał piwa z takimi browarami jak Shepherd Neame, to był Ginger Porter, czyli imbirowy porter, z Brainsem, dwa piwa, Berry Island IPA i Double IPA, z Sharps, Black Rocks Black IPA, z Masters Brewery Mint, przepraszam, Masters Brewery, Mint Chocolate Imperial Stout. W ogóle pamiętam, jak pytałem Ziemka na premierze Call Me Simon 2015, czemu wybrali takie piwo jak Imperial Bitter. No i Ziemek powiedział, bo z Simonem nie można lekkich piw ważyć. No i coś w tym chyba jest, bo mamy tutaj właśnie Imperial stał Double IPA, potem była Pinta Call Me Simon 2014-15, z Gloucester uważył Wheat Pale Ale, z Hillside Brewery Forest Falcon,
nie wiem, co to było za piwo, z Pilot Brewery Revolver Saison, z Mad Dog Brewery Bohemian Hipster i za tydzień Simon jedzie do Norwegii, do browaru Lysefjorden, Mikrobrygerii, żeby uważyć imperialnego stouta. Czy imperialny stout w zasadzie powinienem powiedzieć. Więc jakkolwiek mówię, jakkolwiek Simon nie jest piwowarem domowym, jakkolwiek on nie opracowuje tej receptury, prawda, w najdrobniejszych szczegółach, to jednak ma na koncie sporo uważonych piw i wnosząc jakąś tam swoją wizję, koncepcję, w jakiś tam sposób na te piwa wpływa. Zobaczmy, jak wpłynął na piwo Annabel. Sam czuję się nieco ojcem chrzestnym tego piwa, raz, że byłem przy ważeniu, ale drożdże, jakie tutaj trafiły, trafiły za sprawą Albatrosa, dlatego że na festiwalu w Łebie częstowałem Albatrosem, wszystkich namawiałem, mówię, to będzie piwo festiwalu i w ogóle. Jaki festiwal, takie piwo. Żart. Więc częstowałem chłopaków z doktora i mówię, słuchajcie, to są super suche drożdże do piw belgijskich. I mi się rzeczywiście ten aromat bardzo spodobał. No i mówią, no to będzie trzeba coś uważać na tych drożdżach. I tym właśnie czymś jest Annabel Belgian IPA. Kapsel firmowy z logo DB Dr. Brew. Szkło firmowe Craftmaster One. Słodki. Nie bardzo intensywny, ale słodki. Cytrusowy i trochę fenolowy. Fenole, czyli fenole najczęściej spotykanym fenolem jest goździk, czyli 4-winylogwajako, znaczy mówię w piwie. Ale fenolowe to są też nuty dymne i też są takie przyprawowe. Więc tutaj jest taka przyprawowość belgijska. Barwa ciemnego bursztynu. Solidnie zmętnione, ale to tak jak zwykle, prosto z rozlewu piwo. Barwa ciemno-bursztynowa, w zasadzie już miedziana, taka trochę pod Weizena może, pod Dunkelweizena. Barwa, znaczy piana bardzo drobna, bardzo zbita, drobno-pęcherzykowa. Mamy tę fenolowość belgijską. Nie ma wątpliwości, że to jest piwo na belgijskich drożdżach. I to jest, myślę, to, co najbardziej jest potrzebne w tym piwie. No powiem szczerze, aromatu chmielu jakoś tu mnie nie atakuje moich nozdrzy, aromat chmielu. Bardziej właśnie fenole belgijskie. No, spróbujmy. No rzeczywiście, to nie jest coś takiego jak Albatros. Oczywiście drożdże te same, ale zasyp, czyli słód karmelowy i monachijski sprawia, że te fenole z tym karmelem dają taką bardzo troszkę rozgrzewającą, ale taką polewę do lodów karmelową. O! Jakbyście polali sobie lody likierem karmelowym, czy toffee, ale z alkoholem. Bo tutaj jest alkohol wyczuwalny przez taką goryczkę. Powiem Wam, że 100 IBU nie czuć, ale dlatego, że jest sporo słodyczy, więc tak jakbyście polali, powiedziałbym, lody adwokatem, przy czym to jest trochę inny, bardziej karmelowy, bardziej toffee smak niż adwokat. Jest ciekawe wrażenie, bo jest niskie wysycenie po tym nalaniu, a przez tę lekką alkoholowość sprawia wrażenie, jakby właśnie gryzło w przełyk. Ale to nie jest tak, że ono jest gryzące, bo nie jest, tylko jest takie, no jest ta nuta alkoholu, jest ta nuta alkoholowa. Piwo ewidentnie deserowe. Goryczka dochodzi do głosu. I goryczka z kolei jest taka troszkę ziołowa, jest trochę takiej nalewki ziołowej. No, powiem Wam, że bardzo ciekawa kompozycja. Leciutka siarka się błąka w aromacie, ale jednak
ewidentnie czuć nuty belgijskie. Natomiast chmielu, poza goryczką, ona jeszcze się nie zdążyła ogrzać z tego rozlewu. No, może coś wychodzi. Ale ewidentnie na czele są... Na czele są belgijskie drożdże, czyli fenole. Dosyć słodkie. Też jest lekka taka... Ta goryczka tak przełamuje ten likier, tą likierowość, tą słodycz. Daje takie lekkie uczucie nawet kwaskowatości. Ciekawe to jest. Ewidentnie piwo deserowe, ewidentnie piwo mocne, ale ono nawet fajniej smakuje, że jest takie zimne. Ciekaw jestem, czy przy większym ogrzaniu nie będzie mulące, ale może wtedy z kolei wyjdą chmiele. Podejrzewam, że nieźle idzie do głowy. Na razie jeszcze nie czuję, na szczęście. No ale myślę, że udane piwo. Myślę, że udane piwo. Pewnie z racji tego, że córka Simona, tam parę zdjęć widziałem, jest taka sweetaśna, więc tutaj ten różowy kolor i ta taka słodycz w tym piwie, myślę, że dobrze jakby pasują do tego wszystkiego. No myślę, że Simon będzie zadowolony. Szkoda, że nie przyjedzie na premierę. Premiera, no pewnie to związane z tym, że albo jedzie do Norwegii, albo jedzie do Polski na ten. Wybrał Norwegię. Za dużo tamtego urlopu pewnie nie mógł dostać. Premiera piwa będzie na poznańskich targach piwnych. Na poznańskich targach piwnych, czyli już w ten weekend, piątek, sobota, będzie można spróbować tego piwa. Powiem szczerze, że nie wiem na jakim stoisku. Na stoisku jakiegoś pubu, nie wiem czy ministerstwa, czy kogoś innego, czy centrali piwnej. Nie wiem czy mi się nie miesza. A w każdym razie na targach będzie to piwo. Natomiast nie będzie stoiska doktora Brew. Ale Marcin i Łukasz będą na tym festiwalu. Marcin będzie w piątek, a Łukasz dojedzie w sobotę. Także możliwość spotkania się, spróbowania tego piwa. Ja będę zajęty, bo będę szefem jury, ale oczywiście jak już tam sędziowanie się w piątek skończy, to też wyjdę na salę spróbować jakiś piw. Oczywiście można podchodzić, przybić piątkę i tak dalej. Natomiast w sobotę, no to już dopiero po ogłoszeniu wyników, czyli o godzinie gdzieś pewnie 21. O 20 zaczynamy ogłaszanie wyników. Będziemy... zrobię transmisję, także może chłopaki coś odbiorą. W zeszłym roku na KPR-ze chyba odebrali jakąś nagrodę, jeśli dobrze pamiętam, za chyba Pale Ale, za Sunny Ale. No, także Anabel raczej chyba nie wystawiali, bo nie ma kategorii. Wasze zdrowie, do zobaczenia w Poznaniu. Szukajcie Anabel.